W czasie Adwentu warto zatrzymać się i spojrzeć na siebie krytycznie. Jezus narodził się w ubogiej stajence ponad 2000 lat temu. Czy dziś wystarczy Mu nasze nędzne serce? Słowo na drugą niedzielę Adwentu. Księga Barucha. Złóż szatę smutku i utrapienia swego. List do Filipian. Ożywiony miłością Chrystusa Jezusa, modlę się, abyście byli czyści i bez zarzutu. Pouczenie, aby oczekiwać ponownego przyjścia Pana w gotowości, w radości. U świętego Łukasza słyszymy: prostujcie ścieżki dla Niego. Jak to zrozumieć? Może tak. Kręte ścieżki to nasze ścieżki, na których błądzimy, robiąc wszystko po swojemu. Nie pozwalamy Mu działać. Tworzymy zakręty, za których nie widzimy już Boga. Doliny to często nieuświadomiony głód modlitwy. Podobno życie to modlitwa. Czemu więc brakuje nam czasu na prawdziwą modlitwę, na prawdziwe życie? Marnujemy czas na modlitwę, której nie rozumiemy, której nie potrafimy. Góry to pycha, ambicja, bogactwa. One oddzielają nas od Boga. Kamuflują nasze błędy, wady, słabości. Jan Chrzciciel w dzisiejszej Ewangelii jest głosem napomnienia. Każda dolina niech będzie wypełniona. Każda góra i pagórek zrównane. Drogi kręte niech się staną prostymi.